Cześć, witam was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. Zaczynamy kolejny odcinek po niesamowitym ostrzale, gdzie przybili nasi nam na pomoc przed bliznami. Dzięki temu dotarliśmy szybciej do bazy. Zaczynamy nowy wątek, nowy odcinek. Zapraszam do oglądania. Chyba tak naprawdę nie ma co się rozglądać, nie? Nie będzie tu nic do zebrania. Zgłaszamy się. Hej wam. Co dla nas masz? Bez przydziału. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. Nie widziałem tu takiego ruchu. Coś się tu kroi. Lepiej znajdźmy Isaaca. Najpierw sprawdźmy, jak tam Mel. O kurczę, możemy się tu rozejrzeć. Czy to nasz piesek? Hej, Alice. Trzymaj się, mała. Niedługo cię stąd zabierzemy. Tak nie za bardzo. Nie za bardzo. Chyba chcemy przebywać. Hej, Abby. Znajdę tam Isaaca? Nie, Karl trenuje po prostu świeżo. Okej, dzięki. No ale te pieski strzekają tu. Nie kojarzę tych ludzi. A ty? Stół warsztatowy. O kurde, możemy tu sobie zabrać coś? Dzięki. Siema. Abby, słyszałem, że ktoś musiał ratować ci dupsko. No wiesz, cały jeden raz. Bomba rurowa z pewnością się nam przyda. Tam już chyba nic nie będzie generalnie. Ja myślałem, że tutaj nie będziemy mogli nic zbierać, a zobaczcie, moi mili. Możemy tutaj jeszcze sporo ciekawych rzeczy zdobyć. Ulepszymy go na maksa, zobaczymy. A może jednak nie ulepszymy, po prostu zbyt mało tych części tu było. Nie, nie, to ja się jeszcze tu rozejrzę. No hej, Abby. Hejka. Abby. No idę, idę. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się tu ślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko jest. Co ta gra na konsolce sobie? Nieźle. Hej. Hej, Abby. Co tam? Wiesz, co się tu dzieje? Chciałabym. Wiem tylko, że wysyłają część z nas do szpitala. Po zapasy. Ekscytujące. No nie. Dobra ta gra? Naprawdę trudna, ale i dobra. Muzyka też niezła. To nie przeszkadzam. Na razie. Mogli podać ten tytuł gry. Może byśmy też zagrali w nią na kanale. Ale co, my tu nie przyjdziemy? Kiepsko to wygląda. Co? Nie jest źle. Nie wierz się. No. To boli? Nie. A to? Tak. Dobra. Hej. Lepiej? Tak. Leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Nie stracę nawet wszystkich palców. Opatruję wszystkich. Bracie. Boli? Wystarczą trzy. No nie? Matko! Wiem, to stało się tak szybko, ale mogło być gorzej. O wilku mowa. Hej wam.
Jak tam melon? Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej, Mel. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nie ma problemu, już pomagamy. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. Czyli co, z tamtego zachodniego szpitala będzie ewakuacja jakaś? Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby tu z nią być. Muszę wam coś pokazać. Co jest? Za mną. Kostnica. To wszystko nasi. Tak, i ciągle ich przybywa. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki? Kurwa. To Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Daniego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pijcie z blizny i chodź de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale o ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc dajcie znać, co i jak. Jasne. Rany. Dlaczego Isaac nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena? Może wysłał i nie powiedział noża. Oby tak było. Ale fajnie jest pokazane, jak te dwie historie się przeplatają. Eli cała podróż i Abby teraz. Fajnie to jest pokazane. Nie chcę zdradzać oczywiście wszystkiego, bo może ktoś zaczyna oglądać mój kanał i moją serię od tego momentu. Więc nie będę spoilerował, co było wcześniej. Szukamy Isaaca. Jest w środku. Patrzcie. Dzięki. Kurde, czy mnie oczy mylą? Czołem. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Mhm. Na razie. Karolina Południowa, kolejna moneta. I teraz tak naprawdę nie wiem, czy trofeum wpadło za tą monetę. Czy za coś innego, że tutaj dotarliśmy? Dobra, lecimy do Isaaca. Nie tęsknię za tym miejscem. Kurwa. Nienawidzę tego smrodu. Po tym poranku chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. Nie,
Nie. Nie trzeba było nas atakować, to byście tak nie skończyli. Hej, Abby. Musimy wyjść. Isaac jest tam. A. Ile to potrwa? Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Cóż za zapowiedź. Szefie, Abby i Manny tu są. Nie daj mu zasnąć. Tak jest. Na górę. No, słyszałem, że wpadliście w tarapaty. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wraca z Denim? Kto wygadał? Nora? Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduję go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiemy się. Przecież mamy jeszcze kilka dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne, pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebujecie Abby. Okej. Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Czyli komu w drogę, temu Trump. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co?
Nie. Abby, nie. Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. Przestań. Zabiję cię. Co? Serio, skończ już. Okej. To może podejdź i podziwiaj ze mną widok. Piękny. Mega. No weź. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam koniec. Tak. Tak. Miałam tylko wejść, więc... Oto co teraz zrobimy. Przywleczysz swoje dubsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci. I sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno już. Cia. A jeszcze nie było retrospekcji, okay. Nie? W tej jakby drugiej części gry. Fajnie, że to kontynuują. Nie. Nie, chociaż czekajcie, była nie, retrospekcja. Była. Na początku. Mój Boże. Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abby. Owen, mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem. Nie! Owen! Tu jestem, dupku. Skoczyłaś? A ja nie widziałem? Myślałam, że utonąłeś. I chciałaś mnie uratować. Nie. Upewnić się, że utonąłeś. Znalazłem coś świetnego. Co? Popłyń za mną, tu sama zobaczysz. Musimy wracać. Wrócimy, kiedy to zobaczysz. Owen... Co mogą zrobić? Wykopać kilka świetlików, które nie mają dokąd pójść? Może. Nie chcę się dowiedzieć. Po prostu to zobacz. Weź głęboki wdech. Scenarium. Co to za miejsce? Nie wiem. Zwiedzamy dalej? No kurwa. Popatrz na te formy. Co dla ryb to oceanarium, Owen. Była cała w centki. Foki nie mają centek, są brązowe. To są lwy morskie. Nie, na pewno nie. Wiem, co widziałem na własne oczy.
Pomożesz mi z tym? Już. Trzymam mnie tak. Co to za miejsce? No, najwyraźniej jakiś teatr, ale dla ryb. Fokarium to jest. To miał być kogut? Co? Jestem wilkiem. Wyję jak wilk. Głupek z ciebie. Ta łódź była częścią pokazu? Nie, ktoś tu urządził prowizoryczną przystań. Chcesz się rozejrzeć? Chcemy się rozejrzeć, tylko już pierwsze zamknięte drzwi. Kurwa, ale zardzewiało. To pewnie do wywalenia. Misiu. Dziecięce ciuchy. Mieszkała tu rodzina. Spójrz na te rysunki. Co się z nimi stało? Może dołączyli do wilków. Albo zabiły ich blizny. Optymistka. Dobra, Owen, zbieramy się stąd. Dobra, dość tej łodzi. Chcesz zobaczyć resztę, zo? Myślisz, że jest coś jeszcze? No pewnie. Chodźmy. Fajnie, że możemy tutaj tak w miarę swobodnie się przemieszczać. Gdzie on polas? Tam na górę pewnie, gdzie nie mogliśmy wejść wcześniej. Teraz już będzie to odblokowane, albo nas podsadzi do góry. No dokładnie, dokładnie jest tam, nie? Przecież go widzę. Trzeba wszystko tutaj zrobić po kolei. Podsadź mnie. Już. To już znamy z tego, jak Joel robił Zeli, nie? Tak samo to wyglądało. Okej. W mordę. No proszę. Wycisnęłam wczoraj 8 dyszek. Jasne. No to rozejrzymy się szybko i... I wrócimy. Codzienny widok. Waleń, czyli wieloryb. Największy ssak. Z doświadczenia wiem, że przy kasach może coś być do zebrania. O, pocztóweczka.
Jak gruba jest ta szyba? Patrz, akwarium w podłodze. Czad. Wyobrażasz sobie to miejsce z ludźmi? Pełne roześmianych dzieci? To inny świat, co? Śmietnik do segregacji, tak? Czy coś w tym rodzaju? Zajmuję to miejsce. Jest moje. Wpadaj czasem. Na pewno? No, nie wiem. Zobaczmy, czy będziesz dla mnie miła. Fiut z ciebie. Kiepski początek. Czy to ta rodzina z jachtu? Tak bym obstawiał. Jeszcze pewnie ich znajdziemy. Zamknięte. Tu nie będzie jakaś wskazóweczka dla nas odnośnie tej bazy Maxa? Ta baza nadal będzie zamknięta, czy jak? Tak. Nawet już w tej chwili nie możemy jej otworzyć. Pewnie będziemy musieli się tam dostać. Spróbujemy jakoś górą to zrobić. Musimy wrócić tu zresztą. No jasne, niech też złamią zasady. Myślisz, że nie było warto? Zobaczymy, czy będziemy mieli przez to kłopoty. Ha! Podoba ci się. Zamknij się. No dobra, to słucham. Owen, miałeś rację. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłeś. Zastanowię się. Niech będzie. O Boże. Ależ ty brzydki, kolego. Myślisz, że to nasz kapitan? Szlak. Oczywiście standardowo, drodzy widzowie, wy sobie możecie zrobić pauzę i to doczytać, a ja po nagraniu sobie uzupełnię swoją wiedzę. No, ale przynajmniej... Do tej bazy. Co jest z tobą nie tak? To truposz, nie potrzebuję ich. Nie wiem, jak można z własnej woli dołączyć do blizn. Dlaczego? Bo to zgraja świrów. Dlatego. W strefach świetliki uchodziły za terrorystów. Fanatyków. Byliśmy naiwni. Nie byliśmy fanatykami. Wysadzaliśmy posterunki i zabijaliśmy żołnierzy. To nie to samo. Mówię tylko, że... Tylko nie wygłaszaj takich tez na stadionie, okej? Okay? Okej, okay, dobra. No, nieźle, nieźle to wygląda, ale gdzie te dzieci, tak? W bazie może będą zamknięte. Albo coś na nas wyskoczy tam, nie? Jak to lubiło być w tej retrospekcji. Masz te klucze? A, tak. Ale czekajcie, to on je tu zamknął? Ten? Nie. A może... Tak jest. Rany. Na malowanie tego musiało trwać wieki. Nie mów, że chcesz tam zejść. Daj spokój. Owen... Ostatni raz. Obiecuję. Ostatni raz. Tyle.
tylko... nie patrz w dół. No idź już. Szczerze, ta drabina ledwo się trzyma. Słyszycie, jak skrzypi? Popatrz na to. Chętnie poznałbym tego dzieciaka. Cóż, jest blizną. Może już poznałeś? Och, Chryste, oby nie. Niezły fort, Max. Dobra robota. Wow. Chodź tu. Wow. Tak. Mamy foczkę jedną. Widzisz? Mówiłem, mają cętki. Tak, tak. Chodzi o to. O to, prawda? Obrzydza cię to. No, łaps. Przepraszam. Nie przepraszaj. Mów do mnie. Wiem, że nie mamy tropu. Ale... ale Joel wciąż żyje. Wiem. I co zrobimy? Wracajmy. Zdążymy na szkolenie. To idź. A co z tobą? Ja posiedzę tu trochę z fokami. Przepraszam. Już mówiłem. Nie przepraszaj. No to tak by to wyglądało z tym oceanarium. A co jeśli on jest gdzie indziej? Nie jest. Zejdźmy z dachu, bo jeszcze ktoś nas zobaczy. Ale drodzy mili, już do tego diabelskiego młyna wybierzemy się w kolejnym odcinku, czyli w następnym. Muszę go znaleźć. No bo... jeśli naprawdę zabił Daniego... Jebać Daniego. Żałuję, że Owen zastrzelił go przede mną. Rany, Abby. Cześć.